Witam serdecznie w nowym filmiku na kanale The Crazy Pro Team. W dzisiejszym materiale mam dla Was przygotowane takie małe strzelanko 30 dni do Sylwestra. Tak jest, jutro witamy grudzień, mamy dzisiaj 30 listopada, więc można powiedzieć, że mamy miesiąc do Sylwestra, 30 dni do Sylwestra. No i co, mam tutaj parę produktów, które nie są zbytnio głośne, ale myślę, że są dosyć zróżnicowane i strzelanie będzie dosyć ciekawe. W tym momencie też jest rozgrzewany mecz Polska-Argentyna, gdzieś jest teraz mniej więcej właśnie połowa. Ja skończyłem na tym, jak Szczęsny obronił ten, więc ciekawe, taki ja trochę z przeszłości. Zobaczymy, jak się ten mecz potoczy, bo na pewno ten filmik Wam dodam później, albo w ogóle na drugi dzień, bo jeszcze się zastanawiam, czy dodać to 1 grudnia. Generalnie aura jest mocno już zimowa. Mamy w tym momencie około minus 3-4 stopnie jako na polu o godzinie 20:40. Więc dosyć chłodno, niestety śniegu nie ma, bo jak było parę dni ciepłej pogody, to się stopił, ale przy takich temperaturach na pewno by się ten śnieg utrzymywał i też jest faktycznie taki klimat przez tą temperaturę mocno zimowy. Przez cały dzień praktycznie trawa w jakichś zacienionych miejscach jest oszroniona, biała, więc ma to swój urok i klimat. Dobra, myślę, że tyle z tego gadania. Możemy przejść do odpalania. I może na dobry początek, tradycyjnie, zaczniemy sobie od żmijaczka, którego tutaj mamy od SR Pro. Jak widzicie, tam całkiem sporo tych rzeczy jest, więc sobie go odpalamy. Zapalniczkę tam odłożę do tego. Odsuwamy się teraz od tych fajerwerków. Wow. Ale głośno. Głośno strasznie wystrzeliwały te pierwsze strzały. Ciekawe, czy się podpali ten krzaczek. Wow, przeleciało na drugą stronę. Dobra, może nie będę eksperymentował z tym podpalaniem. Wow. Naprawdę te żmijaczki są super. Nawet jak o coś uderzał, to i tak później te kulki wystrzeliwują, zarąbista sprawa. Strasznie bardzo polecam takie żmijaczki, które mają efekt wystrzału po strzale, czyli kuleczkę cracklingową w środku. Bardzo opłacalna zabawka. Dalej, co my tu mamy ciekawego? Weźmy sobie może rakietę od Tomaszka, jeżeli się nie mylę. Tylko ją też tu jakoś włożyć sensownie by pasowało. A może o tego krzaczka? Ta, będzie dobrze. Tylko w tym może trochę niższym miejscu. Dobra, tamta zapalniczka tam została, ale wezmę tą i odpalamy. No jest duża szansa, że ona nawet w górę nie poleci. Ale zobaczymy. No, słabiutko poleciała w górę, aczkolwiek efekt był dosyć fajny. Dobra, teraz weźmiemy sobie te takie bardziej pierdółkowate rzeczy. Może je tutaj poustawiamy. Myślę, że to będzie fajna sprawa, żeby te wszystkie cracklingowe pierdółki tutaj trochę powbijać w ziemię. O, albo w sumie tak poukładać, bo ta ziemia jest tak zmrożona, że powbijać to za bardzo nie ma szans. Ale to nic. Dobra, jeszcze coś tam mamy cracklingowego. Jeszcze mamy jedną tutaj pierdółkę i jeszcze mamy świetlika, więc mamy tego całkiem sporo. Tak naprawdę, pyk, wow, no naprawdę nie ma szans wbić cokolwiek w tą ziemię, jest tak twardo. Jest zmrożona na skałę. No i może odpalimy sobie to wszystko zapalniczką po kolei. To ma najdłuższy ląd, więc lecimy. O. Szczerze, ten świetlik był dosyć mocno niewypalony. Praktycznie w ogóle nic tam nie postrzelał ani nie pobłyskał. Ale to nic. O, i w sumie te takie pierdółki z tego zestawu z Aldi chyba mi jeszcze zostały. I ten crackling był dużo lepszy niż od tych, od tego astronautów, od tego importera, kurczę, dosyć nowego. Zapomniałem, jak się nazywa, ale wiecie pewnie, o co chodzi. Tam jest tak chyba 50 sztuk tych cracklingowych właśnie pałeczek, że tak powiem. No i w sumie te dużo mniejsze okazały się dużo lepsze. I weźmiemy jeszcze jednego świetlika na przełamanie klątwy tamtego, który nic praktycznie nie zrobił. Zgasimy latarkarz, ocenimy stroboskop.
Coś te świetliki dzisiaj nie domagają. No ale cóż, trudno. Przypieczętujemy to jeszcze wszystko jedną kulką cracklingową. Aczkolwiek nie wiem, może spróbujemy ją sobie rzucić w górę. Także gdzieś w tamtym kierunku ją rzucę. Czy wypuknie w górze, czy nie. To się zobaczy. Ach, na styki. No niestety, nagrywa się prawą ręką. To lewą ręką wyjątkowo ciężko jest wykonać taki rzut, żeby był skuteczny. Dobra, co my tu mamy? Może weźmiemy sobie tą flarkę, mini flarkę, małą fontannę, zagasimy sobie latarkę, zobaczymy jak ona tutaj będzie rozświetlała teren. No, naprawdę jest to dosyć jasne. Aż sobie wezmę cały ten karton z petardami, ze wszystkim, bo tutaj to będzie widać. Odpalimy sobie od razu bączka. O, ale szybko tu zgasło niestety. O, to był taki słaby bączek, że się ledwo co zdążył zakręcić i już zgasł. Miałem tu jakąś petardę draskową, ale niestety mi znikła, więc weźmiemy taką mikropetardkę, która nawet nie ma zatyczki, tylko zaginany papier z drugiej strony. Jakoś ją tam znalazłem w różnych fajerwerkach, zobaczymy co to jest w ogóle, jak to strzeli. No, nie było to zbytnio mocne. Czy mamy tą? A dobra, jest ok, schowało się to. Tutaj mamy petardę KO0202. O kurde, ale głęboko wpadło. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że to jest taka dziura. Czy my możemy to jakoś odpalić? No trudno, chyba poświęcę dla tego świetlika, żeby tą petardę odpalić, bo to był taki jedyny chyba hukowy tutaj nasz akcent. Chyba, że dosięgnę tam zapalniczką. Tak, zadziałało. O dziwo. No i w sumie powiem wam, że i tak było to dosyć głośne. Stare KO0202 naprawdę dają radę. Okej, teraz mam tutaj rakietę z zestawu Viper i myślę, że to będzie dosyć fajny efekcik. I później nam zostaje jeszcze motylek na koniec. Także odpalamy i zobaczymy. Oby na dobrą. Zapomniałem, jak cholernie głośny mają pisk te rakiety, a na to znajdę jakąś twardszą po prostu ziemię czy coś. Dobra, mamy tu motylka wampira. No niestety przez to jak ziemia jest twarda, nie udało mi się zbytnio jej udeptać, żeby była dosyć płaska, a nigdzie deski pod ręką nie mam. Nie mam, więc po prostu go tak odpalimy i będę liczył, że w górę poleci, bo jest tu jednak w miarę mniej więcej płasko. No to są całkiem niezłe motylki, więc zobaczymy czy przeżyje, czy podoła takiemu ciężkiemu testowi trudnych warunków, w których będzie miał się wzbić w powietrze. Jeżeli tak, to bardzo dobrze dla niego, a jeżeli nie, no to najwyżej będę uciekał przed motylkiem, który ma crackling na koniec dodatkowo, więc wolałbym, żeby we mnie nie poleciał. I motylek pięknie, bez najmniejszego problemu poleciał w górę, no klasa sama w sobie. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że taki filmik niezbyt jakiś wystrzałowy, początny i tak dalej, mimo wszystko się wam spodobał, aczkolwiek myślę, że było dosyć klimatycznie. No i co? No i widzimy się wkrótce już w kolejnych materiałach, w grubszych strzelaniach, fajnych teścikach. No i do zobaczyska.